Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. W studiu Jacek Grębocki. Dzień dobry. Po pierwsze piłkarz, także Lech i Gdańsk, Górnika Zabrze przez wiele lat, obrońca, gdyby ktoś z Państwa nie pamiętał, nie kojarzył. No i trener, między innymi Polonii Warszawa, także zawodnik reprezentacji. Kilka meczów zagrał pan w reprezentacji, prawda? Tak, panie tak. Grałem 7 meczy w przeciągu 9 lat. Niestety moją karierę zahamowała kontuzja, dość poważna, 3 operacje, ale grałem we wszystkich reprezentacjach, olimpijskiej, młodzieżowej i pierwszej. A propos kontuzji, to w wieku 17 lat taką kontuzję też zaliczył piłkarz, o którym za chwilę rozmawiać będziemy, bo się znacie przecież bardzo dobrze, Robert Lewandowski. Tak, Robert miał bardzo poważną kontuzję, naderwanie, prawie zerwanie mięśnia dwugłowego, przychodząc do Znicza kulał. Znam to z opowieści, bo nie byłem jeszcze wtedy trenerem. Dużo piłkarzy się śmiało, że on nie da rady, bo po prostu kulał. Ale był tak mocno psychicznie, tak bardzo skoncentrowany tak bardzo na tym, żeby być piłkarzem. Tak, bardzo chciał. Bo to wszystko się zaczęło... Mogę bliżej mikrofonu prosić, tak, panie Jacku, bo będziemy słuchać bardzo uważnie tego, co pan nam opowie. No bo Robert Lewandowski jest siłą rzeczy w centrum naszego zainteresowania, no bo on strzelił te 4 bramki, bądź co bądź królewskim, więc tu naprawdę duża rzecz. No i jeszcze Błaszczykowski, jeszcze Piszczek w Borussii Dortmund. Dziś ten mecz będziemy chyba wszyscy oglądać. Oglądalność tydzień temu 5 milionów. Podejrzewam, że dzisiaj będzie więcej osób przed telewizorami. Wszyscy będziemy mocno trzymać kciuki za Borussię. No i za Roberta. Może, czy jest szansa na to, żeby powtórzył taki wynik? Bo mówią, że to nie jest możliwe, że coś takiego się nie zdarza 2 razy tak z rzędu. Ja uważam, że to będzie bardzo ciężki mecz, że Real gra u siebie, może to odrobić. Będą gryźć trawę, coś mi się zdaje. Tak, jedni i drudzy. Ale przede wszystkim Real musi wyjść z twarzą z tego meczu, bo doznał pogromu. Borussia znowu jest bardzo dobrze przygotowana, ma bardzo dobrych piłkarzy po znakomitej selekcji. Oni mają bardzo dobrą taką chwilę dla siebie. Tak, mają swoje te 5 minut. Tak, to jest ich czas. To jest ich chwila, tak, prawda? Tak, tak. Większość młodych piłkarzy to jest ich czas. Za chwilę pół Europy kupi tych piłkarzy, tak uważam. Oni odejdą. To tak jak Znicz Pruszków kupił Roberta Lewandowskiego za 5 albo 7 tysięcy, bo różne informacje krążą w sieci. Tak, kupił go za bardzo małe pieniądze. I zrobił najlepszy interes w historii tego klubu. Najlepszy sezon jego. To był właśnie sezon, gdzie prowadził Leszek Ojrzyński połowę sezonu, drugą połowę ja. Ja przyszedłem, to oni byli chyba na 7., 8. miejscu, a skończyliśmy w małej tabeli do awansu. Brakło nam bramki. Dzięki Robertowi i też innym piłkarzom. Bardzo niewiele, bo on tam w sezonie 20 parę bramek potrafił strzelić w trzeciej lidze jeszcze w Zniczu Pruszków. Tak. To w sporej mierze dzięki niemu oni awansowali do drugiej ligi, do wyższej, tak, do wyższej ligi. Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z Robertem? Powiem tak, że ja jak przychodzę do klubu, nie ukierunkowuję się na nazwiska, na piłkarzy, ale pamiętam, bardzo skromny chłopak, patrzył w oczy, słuchał, oceniał trenera, znał mnie może z opowieści i było w nim widać, że on bardzo chce. Ja jestem trenerem bardzo wymagającym, od niego wymagałem bardzo dużo, bo widziałem potencjał, że może grać. Przede wszystkim napastnika najbardziej się, najłatwiej wypromować, ja tak uważam. I jego wypromowaliśmy. Udało się. Udało się. Jakim był zawodnikiem? To znaczy takim posłusznym, czy taki posłusznym, czy zadziornym? Czy dyskutował z trenerem, że się nie zgadzał? Jak to było? Nie, on był bardzo posłusznym piłkarzem, na boisku bardzo zadziornym, bardzo dynamicznym. W życiu prywatnym, poza boiskiem, w szatni bardzo spokojny. Nie dyskutował, mało rozmawiał, słuchał. Poprzez taki nacisk na niego, bo wiedziałem, że jeżeli na niego będzie nacisk, to reszta będzie słuchała, bo on był najlepszy, dawał sobie z tym radę. Nie dyskutował ani razu, nie negował. Bardzo posłuszny piłkarz. Nie miałem takiego piłkarza już nigdy. Po takim poziomie sportowym. I tak utalentowanego, tak, właśnie, z takim potencjałem. Z takim potencjałem. On grał w Zniczu Pruszków do 2008 roku. Tak. Pech nasz polegał na tym, że w ostatnich 3 meczach, 2 lata, gdzie awans się ważył do ostatniej minuty, nie strzelił w 3 ostatnich meczach bramki, bo gdyby strzelił na Lechii, gdzie miał sam na sam, gdzie miał na Podbeskidziu sam na sam, byśmy to wygrali. Ale pamiętam akcję, gdzie przegłówkował w ostatniej minucie i Lewczuk się znalazł sam na sam na Podbeskidziu. Na 5. metrze, gdyby to Lewczuk strzelił, byśmy byli w ekstraklasie. Ale no niestety było inaczej, ale satysfakcja olbrzymia, a przede wszystkim zadowolenie, że trenowałem takiego piłkarza jak Robert. Trudno było się rozstać, co? Tak, my wiedzieliśmy, że to będzie koniec Znicza, ale to nie był jeszcze koniec Znicza, bo następny sezon dokupiliśmy Paluchowskiego też z Legii, który też był bardzo dobrym napastnikiem i Znicz też się liczył do ostatniej kolejki, gdzieś tam Darek Kubicki to już prowadził, bo ja byłem w Polonii. Wspomniał pan Legię, do Legii to chyba Robert nie miał za bardzo szczęścia, co? Całe szczęście, że Robert nie poszedł do Legii, bo wzięto mnie na rozmowy.
rozmawialiśmy o jego przejściu do Legii, znam się bardzo dobrze z Janem Urbanem, ale Trzeciak i Urban nie za bardzo chyba go chcieli, bardziej chciał właściciel klubu. Całe szczęście, że Robert mnie nie posłuchał, bo ja z Robertem rozmawiałem, żeby on poszedł do tej Legii, bo uważałem, że Legia wtedy to jest klub okno na Europę, bo mało ludzi pamięta, Lech Poznań wtedy nie miał grać w pucharach poprzez zawirowania tam z Legią. Legia została karę i wtedy Lech zaczął grać w pucharach z miejsca dalszego. I to było szczęście wielkie Roberta, bo się pokazał w Lidze Europejskiej. Tak jest. I potem Lech Poznań, a z Lecha Poznań do Borussii. Ale o tym za chwilę porozmawiamy, tak bardziej po fachowemu. To znaczy ja się nie znam, ale ja fachowca pytać będę. Jacek, to taka pasja Grymacz. Chyba tam pana ciągnie do tego Kiełpina, co? Taki pazur piłkarski, który nie odpuszcza chyba do końca życia, jak się już w to wejdzie, w piłkę. Tak, pasja przede wszystkim. Jeżeli chodzi o amatora, to czysty przypadek. Były mój piłkarz z juniorów, z Kartus, był tam prezesem. Teraz... Mówi, Jacek, potrenowałbyś tych chłopaków? Tak, byli co, Jacek powiedział, tak, potrenowałbym. Tak. Przyszedłem. Na początku siedziałem na trybunach, później na ławce z kolegą, z Rysiem Grubą to robimy. I wielka pasja. Ściągnąłem serce kilku dobrych piłkarzy. Ludzie, prawda? Bo tak, to jest dla nich. Bo tam nie ma wielkich pieniędzy, takich jak te, które są w ekstraklasie, prawda? Tam jest pasja. Tam jest serce i to jest fantastyczne. Ja się zastanawiam, tak, bo oglądaliśmy wszyscy ten mecz tydzień temu, dlaczego... No i Błaszczykowski, i Piszczek, i Lewandowski nie grają tak samo w reprezentacji. Co się składa na to, że to innym wychodzi, a naszej reprezentacji nie może wyjść, mimo że mamy tak znakomitych piłkarzy w składzie? No jak choćby ta trójka z Borussii. Tak, nie chciałbym nikogo obrażać, ale to mamy chyba tylko czterech takich piłkarzy. Trzech z Borussii i może bramkarza jeszcze. No bramkarza też mamy, przedniej klasy. Tak, a reszta moim zdaniem no niestety jest troszeczkę... nie tak dobrana. Są piłkarze, są. Trzeba ich dobrać. To nie jest łatwe. Bo gdyby to było łatwe, to wszystkie reprezentacje byłyby znakomite, bo mają potencjały i Czesi, i my, Rosjanie, a też przegrywają, prawda? Jest to tylko temat, my trochę dużo. Nie, bo my oczekujemy, że mamy Porsche. My nie mamy Porsche. To nie jest zespół mamy? Porsche, to jest duży Fiat. Duży Fiat z felgami, ze złotymi felgami. Chociaż gdyby czasy dla dużego Fiata były, no to wtedy mieliśmy reprezentację Górskiego, tak? I to była fantastyczna drużyna. Tak, tylko że wtedy nie wszyscy grali, bo Haiti przegrało z nami 7-0, dzisiaj byśmy nie wygrali z Haiti 7-0, czy z innymi krajami, pamiętamy, prawda? To ostre strzelanie w 74. Tak, też pamiętam. Starsi słuchacze pamiętają doskonale. Na tym. No właśnie, panie trenerze, jak to jest? Co się składa na... taki sukces jak ten mecz tydzień temu chociażby, te cztery bramki Roberta, bo to pewnie nie jest tak, że wszyscy są gwiazdami, prawda? Tak jak wyżelowany, o którym mówił słuchacz w sądzie, w wiadomościach o godzinie 13 w drużynie królewskich. Potrzebni są chyba rzemieślnicy, prawda? Są tacy zawodnicy, którzy się nabiegają, a w pewnym momencie są w odpowiednim miejscu, podają i Robert strzela na przykład. Tak, w każdej drużynie są rzemieślnicy, nawet w Dortmundzie, no tam są rzemieślnicy na wysokim światowym poziomie, tak bym to określił. Degan, ten w środku pola, bramkarz, który już ma swoje lata. W Zniczu Pruszków, jak grał Robert... No właśnie, wspominał pan o takim zawodniku, który pięknie współpracował z Robertem. Tak. W Zniczu Pruszków za moich czasów kupiliśmy takiego Feliksiaka, który miał około 30 lat, już dokładnie nie pamiętam. To już dosyć leciwy. Tak, a wyglądał na 38. Ale był tak ambitnym piłkarzem, że 80% bramek, które strzelał Robert, były z jego podań. On oddawał serce, oddawał zdrowie, biegał, dogrywał Robertowi, robił niesamowite zamieszanie i tego Roberta wypromował. Robert miał z nim dobry kontakt na boisku, poza boiskiem i to bardzo nam pomogło. Brał też chyba, czerpał moim zdaniem Robert wzór od tego chłopaka, bo to już był chłopak, który miał 300 meczów na poziomie dzisiejszej pierwszej ligi. Około 300. Bardzo zgrany piłkarz, a bardzo pomógł Robertowi, mi i zespołowi. Nie ukrywajmy, Znicz wtedy miał bardzo dużą plejadę młodych piłkarzy. Zawistowski, Lewczuk, Kaczmarek, Grzeszczyk, Bieniek. No od groma było dobrych piłkarzy. To są zawodnicy, którzy grywali w ekstraklasie, tak, w tych najlepszych. Ale Robert z nich był najlepszy. Oni grali dla niego, na niego, dla nas. Mhm. Też dla mnie. Lewy wołali? Lewy? Tak, to był tylko lewy. Tak, pani Beato, to był lewy. On był pupilem Znicza, pupilem prezesa Muchy, który go tam kupił, który go wypatrzył. No za dużo nie musiał zapłacić. No wspominaliśmy o tych paru tysiącach złotych. Tak, ale to może historię opowiem, że prezes Znicza każdą złotówkę ogląda nie dwa razy, a z 20 razy. Także nawet tamte pieniądze jak bolało na Znicza, to on nie płacił. On zawsze borał za darmo, a to wyłożył te pieniądze. I okazało się, że trafił. Nie, to się fantastycznie opłaciło. W 2008 roku Robert przyszedł do Lecha Poznań.
Tak, 1 300 000 złotych, z tego co chyba pamiętam. No to już przyzwoite pieniądze, tak. Bardzo. Wielokrotne przebicie. Tak, i chyba w umowie też, w kontrakcie, jakiś procent z następnego transferu. Tak uważam, że tak było. A jak nie, to się należy z tych przepisów UEFA-owskich, gdzie jak Robert pójdzie poza granicę Niemiec, to około 6-8 milionów złotych z nich dostanie. Miło, to tak. Dla takiego klubu tak. Pewnie bardzo dobre bardzo. Pieniądze. Bardzo, dwuletni budżet. No i po Lechu była Borussia. Kontrakt Robert ma podpisany do końca czerwca przyszłego roku bodajże. Tak, jest to czas taki dla klubu ostateczny, żeby go sprzedać. Ale muszą to zrobić, czy nie? Jak to nie, jest? Nie, nie muszą. Jeżeli Robert nie odejdzie teraz lub w zimie, to za rok odejdzie za darmo. Nie dostaną złotówki. Wszystko weźmie Robert plus menadżer. I teraz z tego chyba biorą się te przepychanki pomiędzy Borussią a menadżerem Roberta. Chodzi o wielką kasę. No, nie da się ukryć. Borussia zapłaciła 4,5 miliona euro. Teraz jest szansa na dużo, dużo więcej. Tak. A kto wie, czy po tym dzisiejszym meczu w Madrycie, czy ta kwota jeszcze nie wzrośnie. Zobaczymy, jak to będzie. Sam jestem ciekawy, jak wiele za Roberta zapłacą. Jest pan trenerem, panie Jacku. Musimy porozmawiać też o Jurgenie Kloppie. To tak. Się znacie, nie? Poznaliście się. To znaczy, ja grając w FSV Frankfurt wiele, wiele lat temu, pamiętam grę, jak on był piłkarzem, później trenerem Mainz. Mi się zarzucało, że ja szalałem na linii jako trener Znicza, Lech i Polonii. Że co, że się miotał i krzyczał? Że ja się miotałem. Tak? Ja w porównaniu z Kloppem z tych czasów, co ja go pamiętam, no to nie, on przewyższa wszystkich. Pasjonat piłki, żyje tą piłką, a teraz nie widać tego szaleństwa jego, bo on wygrywa. Ale w momentach takich, gdzie nie szło w Mainz, bo były takie momenty, było to widać. Skakał, szalał, rzucał butlami, ubliżał piłkarzom, ale wspaniały fachowiec, tak uważam. No i człowiek, który też ma szansę chyba na wielką karierę, jeśli zdarzyłby się na przykład niemiecki finał, a są na to spore szanse, prawda? I jeśli Borussia wygra, no to co, pójdzie sobie gdzieś do innej drużyny, czy zostanie raczej? Jest mi trudno powiedzieć, to zależy od zapisów w kontrakcie jego. No takie sukcesy są nie tylko trampoliną dla piłkarza, ale także chyba dla niego coachów, już, dla tak, trenerów. Dla niego już na pewno jest znany w całej Europie. Zrobił wspaniałą robotę już teraz, nawet jakby odpadli. Choć uważam, że nie odpadną. Obym się nie mylił. Ale on już zrobił karierę. On w Niemczech jest bardzo znany. On nie będzie narzekał na pewno na brak propozycji, że tej pracy nie będzie. Ona będzie. Na pewno. 20:45 dziś rozpocznie się mecz, no, który dla nas wszystkich jest ważny. My tak kibicujemy, tak się przejmujemy. Ja się przejmuję, mimo że sportem się niespecjalnie interesuję, ale przyznaję, że bardzo jakoś tak mnie to obchodzi, co dziś będzie się działo w Madrycie. Jak pan myśli, jaki będzie wynik tego meczu? Bo tak mówiliśmy o tym, że będą jedni i drudzy gryźli trawę, ale tak zupełnie realnie patrząc chłodnym, jeśli można dystans zyskać, bo przypuszczam, że to dość trudne jest w przypadku zawodnika i trenera. Jak pan myśli, tak na chłodno oceniając szanse jednej i drugiej strony? Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, jaki będzie wynik. Wszystko zależy od początku meczu, od dyspozycji dnia tych piłkarzy. To znaczy co, jak ktoś ruszy do ataku i na przykład strzeli pierwszą bramkę, to co? To wygra tą przepychankę psychiczną, to co rozmawialiśmy wcześniej, że tam się straszą, że Roberta sponiewierają. No właśnie, coś Mourinho, dzisiaj słyszałam, że Mourinho coś dał jakby przyzwolenie zawodnikom na skopanie Roberta. Jakieś takie były historie, niedosłownie. Aż nie wyraził się. Tak, no nie wyraził się tak, ale czy to tak naprawdę jest? Czy to jest taka wojna, jak stoją bokserzy naprzeciwko siebie i tak patrzą się takim wzrokiem? No ale wyobraźmy, to jest coś sobie, takiego? Wyobraźmy sobie, piąta minuta, teoretycznie kontuzja Roberta Lewandowskiego. I Robert co? Musi zejść. Nie. 30% Borussii w tym czasie, oczywiście odpukujemy, znika, prawda? Mhm. Wszystko jest to teoretyczne. Mecz bardzo ważny i powiem pani szczerze, że nikt nie wie, jaki tam będzie wynik. To jest tak wysoki poziom, że każdy wynik jest tam możliwy, prawda? Każdy wynik jest tam możliwy. Dobór taktyki, odpowiednia walka, no to wszystko się składa na to. No i materiał ludzki. My nie wiemy, jak ci piłkarze zareagują na to wszystko. Kibice. Real uskrzydlony. Zawsze byłem stadionem, kibicem Realu. Tak. Wiele lat. Od 1988 roku a grałem. A teraz co, Borussia? Grałem przeciwko Realowi, a teraz jestem w tym meczu. Jak się z nimi grało? Jak się z nimi gra? Bardzo ciężko. No, królewscy, wybitny klub, nie prawda? Wybitni tego, piłkarze, prawda? Najlepsi zawsze na świecie. A dzisiaj jestem za Borussią, bo grają tam nasi, Lewandowski, Piszczek, Baszczykowski. Pana stary znajomy między innymi, no prawda? Tak, pana dokładnie. Zawodnik. Serce aż się cieszy. Jestem za Borussią bardzo i chciałbym, żeby Borussia przeszła dalej. Bardzo byśmy chcieli. A Robercie, bo tak mówił pan, że to bardzo zrównoważony, bardzo spokojny człowiek jest. To trochę jak z tej reklamy, którą oglądaliśmy w telewizji, że on siada jednak na tym tylnym siedzeniu. Tak. Że jednak do tego przodu się tam nie pcha. On jest w tle, ale robi swoje, kiedy trzeba grać. Jakieś anegdoty, jakieś, nie wiem, drobiazgi, jakieś skandaliki, tu też cudzysłów. A propos Roberta, nic z tych rzeczy. Nie, no właśnie to jest dziwne, bo ja uwielbiam anegdoty o piłkarzach, o trenerach, bo jest ich pełno.
będąc z Robertem, pracując z Robertem w Pruszkowie, nie było ani jednej anegdoty, ani jednego zdarzenia nie ma. Żadnych wyskoków? Nic? Żadnych wyskoków, kompletnie. Nawet jak coś się działo, że tam było piwko w szatni, bo nieraz się zdarza dla tych chłopaków, że w podziękowaniu prezes czy trener, to on nawet tego piwa nie ruszył. On jeździł samochodem do Leszna, do domu. Tak, miał, tam zaczynał z tatą, tak? Tata judoka wtedy, i piłkarz. Tak, teraz dla niego te bramki strzelał, tak taty, pokazywał. Tak. Siostra też w siatkówkę, bo znam tą historię. Mama siatkarka wciągnęła go chyba, tak. Prawda? Do Znicza to mama go wciągnęła. Tak. Dokładnie historii przecież. Nie pamiętam, ale mama była na każdym meczu, bardzo oddana dla Roberta. Siostra też. Widać, do dzisiaj oddana tak. Jest bardzo. No i narzeczona, która wtedy, to była wtedy jego dziewczyną, przychodziła na każde mecze, bardzo uśmiechnięta. Śliczna. Tak, Robert z nią bardzo związany. I tak jak powiedziałem, żadnego zdarzenia śmiesznego czy tragiśmiecznego nie było. Nie żadnych było. Skandali. Żadnych skandali. Alkoholu, dziewczyn, jakichś tam biegających. Kompletnie nic. Aż trudno uwierzyć, tak jak po mieście krążą różne rzeczy o piłkarzach. No to... ja pamiętam takie historie z Zagłębia Lubin na przykład, że się opowiadało, na mieście krążyły legendy. Co też tam się nie dzieje po meczach, zwłaszcza wygranych. A tu przy Robercie żadnych skandali, żadnych. Nie było. Może dlatego, historii. Że ten Znicz to średnia wieku wtedy 21 lat i dużo studentów. Dzieci, tak, mówić. tak. Może dwóch, trzech starszych. Taki Zbyszek Kowalski, bardzo ułożony piłkarz, 36 lat i on ich pilnował jak tata. Nie było nic. Nawet na treningach nie było takich piłkarskich jaj związanych z Robertem gdzieś tam. Nie. To bardziej był taki Charles Wagou się nazywał, później grał w Arce, teraz jest też w Arce, piłkarz z Nigerii. I on kiedyś mnie zapytał, aż mnie zatkało, dlaczego Robert, a nie on? Bo uważał, że jest lepszy od Roberta, no i prawda? Co pan powiedział? Co powiedziałem? Uh-huh. Uśmiechnąłem się w taki sposób, że on zrozumiał. Zrozumiał to chyba do końca życia, jaka była różnica między Robertem. Do dzisiaj się uśmiecham, a nim, prawda? Różnica była taka jak naszą syrenką, a samochodem przyszłości. No, taka była różnica. Tak jest, między Porsche. No teraz już mówimy, tak. Możemy śmiało mówić tak. O Porsche w przypadku Roberta. Tak, Robert jest Porsche. Jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, a dziewczyny przychodziły na mecze? Takie, które kibicowały, przecież Robert jest piekielnie przystojnym facetem. Tak, przychodziły i to miał wielbicielki? Miał wielbicielki, tak, bo to widać, ci piłkarze mieli. To wszystko byli młodzi piłkarze, bardzo przystojni. Lewczuk, Zawistowski, byli, Grzeszczyk. Są, Robert ma 25 lat, to jest bardzo młody człowiek. Bieniek, Robert, tak. I mieli powodzenie oczywiście, no ale tak jak mówię, oni już wtedy byli pilnowani poprzez swoje dziewczyny, tak to powiem, które wiedziały, które czuły, że to jest wielka miłość, tak uważam. No a do tego, no nie ukrywajmy, no może też czuły, że to jest wielka przyszłość, bo to się wszystko wiąże. No to przyszłość jest. Ile jeszcze może potrwać kariera Roberta? Ma 25 lat, to jest jeszcze 10 lat? Tak, może to być 10 lat, jeżeli będzie grał na wysokim poziomie, około 6-7, bo oni szybciej wtedy schodzą. Wszystko zależy od Roberta, bo są piłkarze jak Boniek, Zbigniew Boniek, który skończył w wieku 30-31 lat, a mógł grać jeszcze z 3 lata, ale uważał, że już koniec. Jeżeli chodzi o Roberta, jeżeli to będzie pasja, będzie grał długo, bardzo długo. Jeżeli się nastawi na to, że chce być trenerem lub trenerem reprezentacji, menadżerem, skończy w wieku 30-32 lat. No to trzymamy dzisiaj bardzo mocno za niego kciuki. Bardzo. Jacek Grębocki będzie przed telewizorem, tak? Tak. Też zasiądziemy, państwo również zasiądą i będziemy wierzyć w to, że niech wygra lepszy. Dokładnie, niech wygra lepszy, niech wygra lepszy. Tak. Miejsce fantastyczne, Santiago Bernabeu, czyli wspaniały stadion, wspaniałe drużyny i pewnie wspaniały mecz. Jacek Grębocki, dyrektor Bałtyku Gdynia, trener amatora Kiełpino. Kiedy gracie teraz najbliższy mecz? Gramy w środę, jutro. Tak, jesteśmy wiceliderem. Trzymać kciuki. Tak. Dobra, z kim gracie? Gramy z Orzeł Trąbki Wielkie, którego też kiedyś prowadziłem. Także w swojej historii mam klub z Ekstraklasy. Czyli pan ma ich już rozpracowanych, rozumiem. Taktyka jest już przygotowana. Tak, przygotowana. To już jutro. Gratulacje, pozdrawiam. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.